No tego jeszcze nie było. Tym razem systemy typu Smart Home i Smart Alarm od firmy Blaupunkt. Jeden przypad Kasi, drugi przypad mi. Ja dostałem GSM Alarm SA 2700 Kit. I odpowiem Wam, czy on jest w stanie ochronić Wasze domostwo przed złodziejami. Już o złodziejach coś było, ale to w przypadku kamery. A dzisiaj porozmawiamy o alarmach. Konrad Koterba, zaczynamy. Dzisiaj będzie nieco trudniej, bo nie jest to telefon czy tablet, czyli to, co zwykle mieliśmy okazję testować, a cały system Smart Home. Ale dzięki temu sprawdzimy, czy łatwo go skonfigurować dla osoby, która no prawie nigdy wcześniej czegoś takiego nie konfigurowała. Otarłem się o podobne sprzęty, ale nigdy nie w tym wydaniu. No to co? Unboxing. Na początek. Pudełeczko. No nic tutaj szczególnego nie Wam nie zaprezentuję. Ale to, co jest w środku, proszę bardzo. To jest zestaw podstawowy. Zaraz Wam powiem, jaki jest zestaw rozszerzony. I co my tutaj mamy? Oczywiście centralę alarmową, ładowarkę, pilot do zdalnego sterowania, sensor, który odpowiada za otwieranie i zamykanie drzwi, będziecie w stanie wykryć ten ruch, oraz czujnik ruchu. Co jeszcze może znaleźć się w zestawie, ale nie jest w podstawowym? Warto zobaczyć jeszcze, co jest tak naprawdę napisane na tym opakowaniu, bo informacji tu jest mnóstwo i szczerze jest to wszystko w stanie zastąpić Wam instrukcję obsługi, która jest w wersji A4, jest okropnie, ale to okropnie długa. No ale taka musi być, żebyście wszystko wiedzieli. No to pierwszy zapis. Karta SIM jest wymagana, ale nie jest zawarta w zestawie, no bo wiadomo, to jest GSM alarm. Czyli powinien posiadać kartę, żeby się z Wami komunikować. Na każdej stronie znajdziecie praktycznie jakieś opisy, jak skonfigurować, nazwę urządzenia, specyfikację techniczną, a z tyłu natomiast znajdziecie dodatkowe, opcjonalne sensory. Tutaj mamy to, co w zestawie jest zawarte, a tutaj mamy dodatkowe. I tutaj możemy mieć dodatkowo jakąś klawiaturę, detektor dymu, włącznik do gniazdka, który jest regulowany, czyli po prostu takie regulowane gniazdko. Przykład, podpinacie sobie lampki choinkowe na dworze do Waszej choineczki, żeby sąsiedzi widzieli, że u Was też święta. I sterujecie sobie tym, że o danej godzinie się włącza, a o danej wyłącza. I nie musicie tego non-stop wkładać i wykładać, to się dzieje samo. I ostatnia rzecz, czyli czujnik temperatury. I ostatnia rzecz dostępna na kartonie, czyli poglądowy rysunek, gdzie dany sensor umieścić. I co jest fajnego w takich zestawach? Że to jest opcjonalne, to jest podstawowe, czyli Wy decydujecie, co chcecie we swoim domu mieć i to wszystko możecie z tą centralą połączyć i to będzie działać. Ale czy na pewno? To trzeba sprawdzić. I słuchajcie, teraz będzie pierwsze uruchomienie i my wyświetlimy Wam instrukcję, jak to się robi, ponieważ my już skonfigurowaliśmy. Ale jeżeli mielibyście problem, w załączniku również będzie do niej link, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. To co? Zaczynamy. Oczywiście postanowiliśmy to pominąć, bo na początku nic skomplikowanego nie ma. Tu trzeba zdjąć zaślepkę, włożyć kartę SIM i to w wersji tej największej. Nie nano, nie mikro. Co prawda my włożyliśmy w wersji mikro i nie było z tym problemu, po prostu trzeba wcelować w te piny. Drugie, włączyć zasilanie. Oczywiście można podłączyć również zasilanie kablowe. Do Waszych początkowych zadań będzie należeć ustawienie daty i pierwszego numeru, z którym centrala alarmowa będzie się porozumiewać w razie nagłego alarmu. To teraz pokażemy Wam, jak podłączyć poszczególne urządzenia. I co ciekawe, to już mieliśmy okazję konfigurować, no bo chcieliśmy sprawdzić, jak to w ogóle działa. Ale to ma jeszcze nawet zaślepkę, która blokuje baterię, czyli nie było używane. Sprawdzimy, czy pójdzie równie szybko, bo to jest ważne. I teraz pora na tych, co jeszcze sobie takiego czegoś nie sprawili, a myślą, czy warto. No to zaraz sprawdzimy, czy warto. A ci, którzy już mają i chcą skonfigurować, no to w sumie też mogą oglądać. Bo się dowiedzą jak. Alarm off. Data ustawiona w ten sposób, czyli nie najbardziej aktualna, ale spokojnie możemy zmienić to w opcjach. I teraz, jeżeli nacisnę tu, to alarm zostanie uzbrojony. Jeżeli nacisnę tu, to alarm zostanie rozbrojony. A ja chcę po prostu wejść do menu. Czyli 1, 2, 3, 4, bo taki kod podaliśmy na początku podczas
konfiguracji. Zatwierdzamy tym przyciskiem i jeszcze dla informacji tu przesuwamy góra-dół, a tutaj wracamy i usuwamy jakiś znak. No i tutaj mamy log, czyli po kolei co się działo przez ostatni czas. No w logu za dużo teraz niestety nie ma, ponieważ za dużo to tutaj się nie działo. Ale pokażemy Wam, jak się coś wydarzy. Cofamy się, tu możemy zrobić test. Dalej mamy sprawdzenie sygnału GSM, czyli karty, którą włożyliśmy w tylną część urządzenia. I następnie P-Mode. P-Mode, no właśnie. I tutaj jest problem z hasełkiem, bo ciężko je znaleźć. I uwaga, informuję, że podstawowe jest ustawione jako 4 jedynki. Zatwierdzamy i dopiero tutaj mamy pełne ustawienia. Telefon settings, wszystkie główne ustawienia, jakieś dodatkowe, dodawanie nowego urządzenia i SMS. Można również zresetować centralę, ale tego robić nie będziemy, dlatego proponuję zacząć od początku, czyli od ustawień telefonu. Jeżeli tutaj zatwierdzimy, to najpierw podajemy numer telefonu i następnie możemy sobie zrobić na przykład raport testowy. I proszę bardzo, robimy raport testowy, wybieramy, który jest numer. Ten pierwszy akurat jest podany do mnie. Zatwierdzamy, wybiera go i wyśle nam na telefon wiadomość. I już jest. Proszę bardzo, panel wysłał test report. Trochę tych raportów już tutaj mamy. No więc wszystkie ustawienia telefonu sprawdzone. Oczywiście tych numerów można dodać więcej. Teraz General Settings, czyli ustawienia główne. PIN code. I w tym miejscu ustawiamy ten pierwszy PIN, którym logujemy się do centrali. Czyli u nas to jest 1, 2, 3, 4. Oczywiście czterocyfrowy. Ten drugi, pamiętajcie, 4 jedynki. Master code. I to jest właśnie ten, o którym mówiłem, 4 jedynki. Nie będę go na razie zmieniał, ale też można go zmodyfikować. Entry time, czyli tak zwany czas, który mamy na wejście do danego pomieszczenia i wpisanie kodu na uzbrojoną, podkreślam, uzbrojoną centralę alarmową. Czyli do momentu, aż tak naprawdę czujnik nie zadziała. Czujnik zadziałał, macie 20 sekund. Musicie to zrobić jak najszybciej, bo ostrzegam, jak zacznie wyć, to niemiłosiernie. No i druga pozycja, exit time, czyli ta, która odpowiada za czas wyjściowy. Uzbrajacie waszą centralę i opuszczacie pomieszczenie. Macie na to 10 sekund. Ale oczywiście możecie zmienić ten czas, tak samo jak czas wejścia. Ustawienia ostatnie przed dodawaniem urządzeń, czyli special. Tak myślę, że się tłumaczy to SPC. I tutaj mamy długość alarmu, wyjściowa, wejściowa melodyjka, drzwi, jakiś interfejs, głośność i jeszcze temperatura, czyli wysoka, niska i odnośnie karty SIM. Czyli wszystkie dodatkowe ustawienia, których tak naprawdę nie musicie zmieniać. Bo bez tego też będzie działać. Teraz przejdźmy do dodawania urządzenia. Devices, plus minus. Możemy je edytować, dodawać lub usuwać. No to co, po kolei. Może najpierw pilocik, bo on też nie działa, trzeba go dodać. Czyli co, wpisujemy kod odblokowujący, zatwierdzamy. Następnie przechodzimy do P-Mode. Znowu wpisujemy kod, tym razem master. Zatwierdzamy. Idziemy na sam dół, devices i add device. Jak widzicie, detektor ruchu, czyli popularnie mówiąc czujnik ruchu, został już dodany i dlatego pokażemy Wam, jak skonfigurować jeden z tych elementów. Najpierw przez ten panel. No jest to trochę mozolne, bo trzeba klikać. Czyli najpierw odblokowujemy, wpisujemy pierwszy entry code, zatwierdzamy, następnie idziemy do P-Mode i tam wpisujemy kod master. Po wpisaniu tych dwóch kodów zjeżdżamy niżej na devices i to wszystko jest w sumie intuicyjne, wszystko jest opisane, nie tylko tu w instrukcji, no i będzie też w naszym materiale i klikamy dodaj nowe urządzenie. I teraz jest napisane push button on, czyli wystarczy na tym pilociku wybrać jeden przycisk i już, znalazł go, detected. Klikam OK, wybieramy strefę, w jakiej ma się on znajdować. To już w zależności, jeżeli macie dużo tych czujek i duży dom, możecie w różnych miejscach je umieszczać. To jest akurat pilot, więc no dajmy roboczo go do strefy drugiej. Wybierzmy mu imię i teraz wybieramy tak jak w starych telefonach, czyli każde kliknięcie zmienia nam literkę. O, tu się pomyliłem, więc jeszcze raz P. I w tym momencie pilocik został dodany. Zatwierdzamy, zainstalować, OK. Edit devices i mamy nie tylko czujkę, ale mamy również
Pilot. Jak to działa teraz? Zobaczcie, moi drodzy, wychodzimy stąd, alarm jest off. I od momentu, gdy wybiorę na tym magicznym, małym, czarnym pilociku zamkniętą kłódkę, to urządzenie się uzbroi. Jeżeli to urządzenie wykryje ruch po 10 sekundach, bo tyle sobie ustawiłem na wyjście z domu, to zrobi się nieprzyjemnie. I teraz wam to pokażemy, no bo wypada nam to sprawdzić, jak jesteśmy testerami. No to co? Kłódeczka i 10 sekund. 8, 7, 6, 4. I teraz mam 20 sekund na wpisanie kodu, bo jeżeli go nie wpiszę, to zacznie wyć. Ale ja chcę, żeby było, więc go nie wpiszę. 12. Ja już raz go słyszałem i to było bardzo bolesne. Ale dam mu drugą szansę. 5. 4. I musicie wpisać kod. Nadusić kłódkę odblokowującą i wpisać kod. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to będzie tak wyło. Ale zobaczcie jeszcze jedną fajną rzecz. Dostałem SMS-a. Po krzyku złodziej został ujęty. A my kolejny sprzęt dodamy. Centralka zna już to urządzenie i zna już to urządzenie i bardzo szybko je dodała. Ale tego urządzenia jeszcze nie zna i zostawiliśmy sobie jako wisienkę na torcie, bo ja nadal nie wierzę, że to tak szybko działa. I mam nadzieję, że się nie zawiodę, no ale wolę to sprawdzić. Zawleczka, czyli odcina baterie nieużywane wcześniej, wyciągam. Nie wybuchło. No to teraz, zasada działania. To mocujemy na drzwiach lub na oknie, a to mocujemy na futrynie. I w momencie, gdy zostanie zerwane połączenie między tymi dwoma elementami, czyli drzwi na przykład się otworzą, wtedy zostaniemy poinformowani o alarmie. To zaraz. Najpierw jak to sparować? No i znowu przechodzimy do naszej ukochanej centrali. 1, 2, 3 i 4. Zatwierdzamy. No to duszenie jest trochę mozolne, ale z drugiej strony jest dość intuicyjne, jak już wcześniej mówiłem, więc no można za i przeciw. Ale co jest pozytywne? Wystarczy chyba raz tylko dodać te urządzenia i nie trzeba po raz kolejny ich konfigurować. Do rzeczy. P-mode 1111. Zatwierdzamy. I teraz przechodzimy do devices. Wybieramy. Dodaj nowe urządzenie. Centrala nasłuchuje, a my dusimy przycisk. I już. Na pewno? No tak. I znowu wybieramy strefę. Czyli znowu zadziałało mega szybko. No dobra, ten system mi się podoba, ale nadal chcę zobaczyć, czy to faktycznie działa. Więc po kolei. Wybieramy strefę. Na przykład trzecią. OK. I tu wybieramy nazwę urządzenia. I wydaje mi się, że pod taką nazwą możemy go zachować. Wiemy, o co chodzi. Installed. OK. OK, my friendo. Zobaczmy, jakie mamy urządzenia. Mamy IR-PR, czyli tego byka. Mamy RC-Pilot, czyli tego byka. I mamy DC-963, czyli to, co zamierzamy teraz sprawdzić. Wypadałoby uzbroić. Uzbroić. I mamy 10 sekund na opuszczenie tego pomieszczenia. Ludzie o słabych nerwach, proszę o ściszenie wideo odbiorników. Za 3, 2, 1. I teraz nic się nie dzieje, więc trzeba wpuścić złodzieja. I teraz muszę przez 20 sekund wpisać kod wejściowy, bo jeżeli tego nie zrobię, to wiecie, co się stanie? Ja wiem, ale mam tę przyjemność, że moje uszy są zatkane, a pana operatora nie, więc potraktujemy go tym przecudnym dźwiękiem za 3, 2, 1. Ważna informacja i tego nie wspomniałem. Podczas dodawania każdego urządzenia i tyczy to się zarówno tego, jak i tego pilocika i każdego, które znajdziecie w dodatkach, czyli te, o których wspominaliśmy na wstępie. Słuchajcie, o właśnie się rozbroił. O co chodzi? Podczas parowania każdego z nich pojawi wam się informacja odnośnie omnit, nie wiem czy dobrze to czytam po angielsku, oraz entry. I czym to się różni? Jeżeli macie taki czujnik i wybierzecie go w pozycji omnit,
to w momencie, gdy złodziej, czyli ten popularny burglar po angielsku, wejdzie do waszego domu, to wtedy zacznie alarm działać natychmiast i wyć strasznie, okrutnie. Jeżeli natomiast umieścicie go w pozycji entry, czyli tak zwanego wejścia, no to wtedy macie ten czas na podejście do centrali alarmowej lub ten złodziej ma, jeżeli zna PIN, rozbrojenie i wpisanie kodu. O to w tym chodzi, żeby chronić, jeżeli chodzi o drzwi i jeżeli chodzi o całe pomieszczenia. Można na dwa sposoby. I teraz przechodzimy do aplikacji, która nazywa się Connect to Home by Blaupunkt. Dostaniecie ją zarówno w App Store, jak i Android Markecie, czyli Google Playu. Uruchamiamy i co się naszym oczom ukazuje? My Panels, czyli moje panele. Dodajemy nowy. Panel Name. To jest informacja tylko i wyłącznie dla nas, czyli tak jak ten panel będzie nazywał się w aplikacji. Bo jeżeli mamy ich więcej, no to trzeba je jakoś rozróżniać. No dobra, nazwijmy go panel 1. Numer telefonu to jest numer karty SIM, która jest wewnątrz tego urządzenia. PIN code to jest PIN do centrali alarmowej. Nie ten drugi, czyli master code, tylko ten pierwszy. PIN code, ten, który podajecie przy uruchamianiu urządzenia po raz pierwszy. Możecie go zmienić w opcjach. I keywords. I uwaga, właśnie, SMS keywords. Gdzie to znaleźć? Jak podaje instrukcja na stronie bodajże 14 programming mode. Też miałem problem to znaleźć, ale już wiem. Wchodzimy w ustawienia, P-mode i wybieramy SMS keywords. Pyta nas, czy chcemy go ustawić. Tak, chcemy, a jeżeli go nie ustawimy, to ten taki podstawowy, który mamy zaraz po uruchomieniu urządzenia, to jest PROG, czyli prog z dużych liter. No to wpiszmy PROG. I done, czyli zakończony. Panel numer 1 został dodany. I teraz pobawimy się troszkę w tym panelu. Zastanawiacie się pewnie, jak telefon komunikuje się z centralą, a centrala z urządzeniami. I myślicie, że Wi-Fi, myślicie, że Wi-Fi, myślicie, że Li-Fi, myślicie, że Bluetooth. Ależ to jest błąd, bo to jest centrala GSM. Czyli za pomocą sygnału GSM, no po prostu. Tu jest karta SIM i w telefonie jest karta SIM. I mimo, że macie ładnie, tak jak teraz widzicie, obudowane to fajny, czysty, przejrzysty interfejs, to na czym to polega? Dajmy na to alarm settings. I tu możemy sobie ustawiać głośność, możemy sobie zmieniać sekundy. No i widzicie, to jest wszystko takie user-friendly, wygląda jak iPhone'owo, jak każda inna aplikacja. Nie ma tu żadnych udziwnień, ale jak to wysłać do centrali? Proszę bardzo, save. I to się przerabia w język zrozumiały dla tego urządzenia i zostaje wysłany za pomocą SMS-a. I w momencie, gdy wyślemy, czekamy chwilę i uwaga, co Wam teraz pokażę, proszę bardzo, co następuje. Centrala alarmowa. Czekamy chwilę, ona musi sobie to przetrawić, przetworzyć i komunikat, który zobaczycie po tym, jak ona już to zatwierdzi, to o właśnie przyszło confirmed. Czyli potwierdzone. Podsumowując, jeżeli chodzi o zestawy tego typu, to jeżeli potrzebujecie, aby ochronić, jeszcze raz, jeżeli chodzi o zestawy tego typu, potrzebujecie, dobra, jeżeli chodzi o zestawy tego typu, chcecie ochronić swoją rodzinę przed złodziejami, a bardziej swoje mienie, które posiadacie w domu, to koniecznie sprawdźcie sobie taki zestaw, bo jak sami widzieliście, konfiguracja jest banalna, a do tego jest aplikacja na telefon. I to jest przyszłość i to się szanuje, bo bez tego, no to klikalibyśmy tylko na tej klawiaturce i nic poza tym. Czy Wy posiadacie coś podobnego w domu? Lub czy polecalibyście taki sprzęt? Albo zamontowali u siebie, we własnym domu? Dajcie znać w komentarzach. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Koniecznie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i uwaga, będzie jeszcze jeden test lub był, bo nie wiem, kto był pierwszy, Kasi. Smart Home. Pokażę Ci gdzieś w karcie pewnie. No. To tyle.